Witam, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram jednym z moich ulubionych decków, to będzie Ignatius 1-3-5. To jest naprawdę dość stara talia, której no, tak naprawdę chyba nie trzeba specjalnie zmieniać, ona jest cały czas grywalna. Mam jakieś daily questy dzisiaj na Inferno i tak dalej, na Łuty Szczęścia jeszcze przy okazji, czyli ten Kowal Losu, więc no dlatego będzie Ignatius. Jak ta talia wygląda? To jest 60 kart, 1-3-5, format otwarty, 4 razy tydzień surowości, 4 razy świętowanie, 8 stworów, 4 razy magiczne przekupienie, 4 nadymacze, zakazane płomień, zaklęć, 42 łuty szczęścia, 4 kominy, 2 razy sale zapomnienia, raz przepaście chaosu, 4 razy zrządzenie losu, 4 razy holu dręki, 3 razy dom szaleństwa, 4 razy ołtarz cieni, 4 razy most, 4 razy obozowisko, raz egzorcyzm garanta, 3 razy zew urdżabala, 2 razy kosmiczna, 2 razy wieża niepamięci, 4 razy tron. No i to tyle. Tak wygląda ta talia. Widzimy się za moment na polu bitwy. Okej, to lecimy. Jeszcze fajnie było tylko dobrać przeciwnika w jakimś, nie wiem, rozsądnym czasie, powiedzmy. Trzydzieści sekund czekania, o Boże. Jest! Okej. O, Ignacy kontra Ignacy, to są, lubię te pojedynki. Pewnie discard. Co ja tu mam? Magiczne przekupienie, też może to na stworach będzie discard, jak się ma kart, nie wiadomo. Czy mi się to przyda? Chyba wymienię. Dobra. Yeah! Jest, kurczę, blade. Przepaście chaosu są, dobra, teraz tak, z biblioteki wywalimy mu... Egzorcyzm garanta. Do widzenia. Ale się przyfarciło. Dobra, czyli zwyczajny discard. I co, on już poddał grę? No bez jaj. Okej, dwa surowce, holu dręki. Zobaczymy, by sobie zażyczył czar. No to fajnie. Czaru to ja nie posiadam. Zrobimy tak i może coś mu wywalić z ręki. Komin to chyba za wcześnie teraz, żeby grać. Też dwa damage'u. Z ręki mógłby... No damage'u nie dostanie, jak mu coś wywalę z ręki, ale można coś fajnego mu wywalić z tej ręki. Coś przydatnego, chociaż się wiem. Dla nich będzie... Ale tylko jeden. Nie będę szalał z tymi kominami. Dwa to trochę przesada. Fantastycznie. Dobra, przeznaczenie. Oczywiście czar koleś chce znowu. Ja sobie zagram. Tak. I tak. Kosmiczny. I tam pasi w sumie. Trzy karty mi zostały tylko na ręce. Opłaciło się wywalać. Jeszcze mi z ręki wywala kartę zamiast wywalić egzorcyzm. Okej. Okay. Przeznaczenie. Mogę mu jakieś zaklęcie wywalić, tylko czy to w ogóle ma sens? Co mu to poleciało? Coś takiego? Proszę, mam takie zaklęcia nawet. Poleci tron, dobra, jestem ta tura. Nie będę nic wywalał mu z ręki, chyba nie chcę. Niestety on mi wywali z ręki, no fantastycznie. Gdzie jest mój cholerny jakiś egzorcyzm? Teraz tak, co on tam miał na tej łapie? Na pewno miał zaklęcie jakieś.
Ma stwory? Nie ma. Dobra. Zażyczymy sobie stwora. Let's go. Zaklęć u mnie nie znajdziesz. No, egzorcyzmu Garanta też specjalnie nie wyszukać, więc tą wyszuką przepaście. Prawda? Nie chcę wywalić mi tego egzorcyzmu. Okej. Takie coś. Takie coś. Most. No fantastycznie. To jeszcze może dobiorę kartę. Hall of Ranki. Zagramy sobie Hall of Ranki. I zagrałbym tego przekupnia, ale jest tydzień surowości, więc sobie podaruję, nie chcę dostać damage'u. Może zawsze mógł jakieś tam go trochę oklepać tym przekupniem, chociaż on ma te osłabienie. A nie wiem, czy mu zostało jeszcze jedno na ręce. Na pewno w talii ma jeszcze jakieś. Zobaczymy, czy coś zagra. No, zagra. Spoko. Nawet nie dobrą kartę. Okej, jest egzorcyzm. Pytanie, co tym egzorcyzmem mu wywalić teraz. Tak, nie mogę spojrzeć, co ma na ręce chyba. Zobaczymy, co dobiorę, mam tego typka. Co bym tu wywalić? Zakazane płomy i nie zagrać sobie tych gości? Za 3 zostaną mi 3 surowce, no świetnie. Okej, tak. No szkoda, że nie mogę tego skombić i przejrzeć mu ręki, co on tam ma jeszcze. Kominy, zakazany płomień, ma przekupni. Dobra, myślę, że nie ma przekupni. Kominy zostały, sale to jest niepotrzebne, to zostały mu 2 zrządzenia. To 2 wieże i 2 trony. Może wywaliśmy ten zewór Jobala? On ma tego 3 sztuki. Albo kominy, no ma 4 sztuki kominów. Dobra, chyba kominy mu wywala. Kominy albo zew. Dobra, lećmy z zewem. O, pięknie, ma jeden zew na łapce. To mi się podoba. Żegnam. A i teraz tydzień surowości. To może sobie jednego przekupnia zagram. Szukamy sobie zakazany płomień, ale on się specjalnie tutaj do niczego nie przyda. Chociaż może mi wywali zaklęcie teraz. Cwaniaczek. Dostałem 4 damage, no super partia. Zaraz surowce mi zostało. Okidonki. Co ja tu mogę zadziałać? 7 kart. Nie będzie przekupień. Tak. To jest 5 surowców mi zostało. Dom szaleństwa. Dobierać kartę? Chyba tak sobie dobiorę kartę. Zew, jemu nie będę dobierał. Okej. Okay. Się na wyrzuca tych kart. No i 4 do 7, no, czy ja mogę go zabić? Zobaczymy, co ja tutaj dobiorę. To by było 5 damage'u z tego, z discardu i z zewu Jobala. Nie ma discardu, fantastycznie. Fantastycznie. Dobra, to zatrzymy sobie stwora. Pytanie, czy on mnie tutaj nie zabije przypadkiem. Coś takiego. No naprawdę, czy on musiał dostać teraz 2 te kurcze świętowania? No bez jaj. 4 do 7, zobaczymy, czy jest w stanie mnie zabić. Dziewięć surowców, tego będzie kosztować 4. Może dobrać jeszcze kartę, to będzie 5. No i super partia, czy ja ginę w tym momencie? Pokażę, że zginę. Poród ręki, co on tam wymyślił. Czar. To świetnie, czy ja mogę go zabić? Ma 4 HP. Mam 2 zewy. Muszę coś dobrać dobrego. Będzie kaszana. Aha, pięknie. Goodbye. Rockefeller. Na styk po prostu. Okej. Okay. To jeszcze jeden pojedynczek sobie zagrałem.
powiedziałem, to odcinki trochę krótsze będę nagrywał, bo niestety, no, nie mogę sobie pozwolić na nagrywanie takich półgodzinnych odcinków, to zbyt dużo czasu zajmuje. Będę nagrywał takie do 20 minut, to max. Albo po prostu dwa pojedynki. Okej, okay. Kalazar. Szybki egzorcyzm i wywalenie skoków w czasie, niezła opcja, chociaż przekupień też jest niezły. Kalazar chyba śpi. Okej. Może ten koleś jest safe jakiś Edward 00. Nie wiem skąd, skądś kojarzę ten nick, ale skąd? Co ja tu mam? No come on, czy ten typek jest jakiś kurcze śpiący tam? Może naprawdę? No zlituj się, typie Chryste, po co ty rozpoczynasz grę, jak nie chcesz grać? No ja pierdzielę, po prostu. Jest! Po prostu on żyje. On żyje, Jezus Maria. Dobra, wlećmy z kominem, 2 damage'u, przeznaczenie i nextura. Wysiadujące rodzicielki. Super. Nie przepadam za nimi. Trochę słabo się kąpią z zakazanym płomieniem. Dobra, nie będzie tak. Zakazany płomień. Może być chyba butla. Dobra, zróbmy butlę i nexturę. Też mam smoczy kryształ, więc... Dobra, ten sobie zgono zaliczy 4 damage. Okej, okay, to poproszę tak. Łódź szczęścia, 3 damage'u, przeznaczenie i następna tura. Co za rush. Okej, 8 do 12. Ja mam 6 kart, to będzie coś takiego. Przeznaczenie i następna tura. Osmotyczne rodzicielki. Dobra, coś takiego. Bierzemy sobie kartę, przeznaczenie i następna tura. Okej. Okay. Tak, albo tron, albo zakazany płomień. Nie wiem, co lepsze. 6 surowców, a zakazany płomień, później dobijam żetona, kurczę, smoczym kryształem. Czy to jest dobra opcja? Wszystko ma 6 punktów życia, tak. Mogę jeszcze walnąć, czy nie, w sumie może być zakazany płomień, mogę walnąć mu kominem. Albo jeszcze lepiej, zamiast komina zagrać zakazany płomień i dom szaleństwa. Czy coś takiego? Nie ma żadnej burzy many, no raczej nie, bo on tu by nie grał nawet tego. A dobra, smażymy to. Tak. Tutaj będzie damage, pyk. Zagramy sobie tą szaleństwa. No i zagrywaj koleś teraz jakieś stwory. Życzę powodzenia. 5 flag, za każdą kartę musi wywalić kartę. Oh yeah. Dobra, no powywalał zaklęcia.
rozsądnie, bo one niespecjalnie mu się czegokolwiek tutaj przydadzą. Dobra, to tak. Dwa damage, to jest 6, to bierzemy sobie kartę, mogę tronem to wywalić. Pyk, dwie karty tronem wywalać. Na tydzień starszych raz to będzie 6 damage, nie? Trochę zbyt niebezpiecznie. Dobra, żegnam. Let's go. Jakaś magii specjalnie nie robi, więc ja wiem. Już pewnie ma skoki w czasie, jak ma pożeracze i tak dalej, więc pewnie zaraz będzie robił tą magię. A ile masz? 5 kart, tak? Wieża się nie przyda. Mam ołtarz cieni. Chyba może być ołtarz cieni. Coś takiego dobiorę sobie i heja. Chociaż może lepiej te ołtarze zostawić sobie na później, jak będzie miał skoki w czasie. Bo one zostają pomimo tego, że kolej zagra skok w czasie, a te trony teraz walić tymi tronami. A co on tam knuje z tym przeznaczeniem? What the fuck? Okej, czy ja mogę go zabić? 5 surowców, mogę mu walnąć na klatę. To jest 5, 10 surowców potrzebuję. Mam 10, to grubo. Okej, coś takiego. 100 i to jest 5, tron to jest 10. Zobaczmy, co on tutaj ma. Dispel, jakąś kserokopiarkę i heretycki. Coś tu jest niebezpiecznego? Nie, no heretycki niech poleci. Bingo. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego i coś takiego. No i 3 punkty życia mu dostało. Nie ma skoku w czasie. Nie ma opcji, żeby to wygrał chyba w tej turze. Jeszcze 2 razy tydzień surowości. Zobaczymy, ile kart zostanie, to może nawet się go zabije wieżą. Ile zagra? 2 tygodnie surowości, no to dużo nie zagra. Come on, mistrzu, no. Raczej GG. 2 tygodnie zrobią swoje. No byle zostało mu 7 kart. Zostanie mu 7 jeszcze takie kurcze koksy gra drogie? O Boże. Byle by mógł coś odrzucić i tyle. Jeszcze dobierz kartę. 7 karcioszek. No to jest GG w tym momencie. Jeszcze mogę mu cofnąć na rękę. Powiedzmy to pyk 108. No i tyle w temacie. Tak jak widać, Ignacy po prostu jest cały czas kozacki. Cały czas ta talia jest naprawdę fajna. Są jakieś różne warianty tej talii, ale ta, nie wiem, mi się dobrze gra tą wersją, którą sam sobie tutaj jakoś zbudowałem. Fajne są te domy szaleństwa, to naprawdę czasami robi grę. To jest tania karta, a w pewnym momencie, jeżeli mam 5 flag, to przeciwnik czasami się zastanawia, czy w ogóle coś zagrywać. To jest, po prostu masakruje przeciwnika. Koleś nie dość, że dostaje damage, to jeszcze musi odrzucać karty z ręki. No, ten dom szaleństwa jest naprawdę niezły łutem szczęścia. Za 2 surowce, moim zdaniem, naprawdę dobra karta. A w niektórych taliach, w niektórych discardach tego Ignacego po prostu w ogóle nie ma tej karty. Ja nie wiem, nie rozumiem, czemu ludzie tego nie grają. To jest po prostu zajebista ta karta tutaj, tak mi się wydaje. Naprawdę, 3 sztuki to no, opłaca się grać tego. Okej, będę kończył. Dzięki wielkie, a do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!